Dobry wieczór, dobry wieczór. Chyba mogę spokojnie już mówić dobry wieczór. Jest ciemno za oknem, przynajmniej u mnie w Warszawie. Dobry wieczór, nazywam się Kasia Pijanowska i zapraszam na drugie webinarium z cyklu Odporna Szkoła w nowym roku szkolnym. Zachęcam Państwa do witania się. Może, jak zawsze, zachęcam do podzielenia się, gdzie ta kanapa, fotel albo może dywan stoi, może ktoś w pozycji leżącej nas dzisiaj ogląda, my w siedzącej w gotowości z moimi prelegentkami, które zaraz z przyjemnością przedstawię Państwu, ale jak zawsze przechodzimy przez formalności, przez informacje. Mam dla Państwa również polecajki i jedną smutną informację, która spowodowała, że nasze webinarium zostało zmienione i będzie miało odrobinę inną formułę. Myślę, że będzie równie interesujące, tak jak planowałyśmy to przygotować, ale już Państwa od razu mówię, że będą pewne zmiany. Będziemy dzisiaj rozmawiać o klasie, w której są uczniowie i uczennice, którzy mają różny poziom wiedzy i umiejętności. Będziemy rozmawiać o diagnozie, ale przede wszystkim będziemy rozmawiać o tym, jak z taką klasą pracować. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do zadawania pytań, do aktywności na czacie, do ustawienia sobie czatów opcji do wszystkich. Dzięki temu Państwa wiadomości są przesyłane do każdej osoby, która jest w pokoju webinarowym. Jeżeli używają Państwo tylko opcji prowadzący i paneliści, to informacja trafia tylko do nas, do panelistów i do mnie prowadzącej. Witam jeszcze raz serdecznie. Mam nadzieję, że nas widać, słychać również na Facebooku. Ruszamy w takim razie, drogie panie, w podróż webinaryjną numer 2 w Odpornej Szkole. Oczywiście Centrum Edukacji Obywatelskiej jest fundacją pozarządową, największą fundacją pozarządową, która zajmuje się edukacją. Działamy 28 lat, niedługo dobijemy do 30. Wieki średnie przed nami, mam nadzieję, że to będzie nam absolutnie sprzyjać i będziemy się rozwijać w coraz szerzej i lepiej docierającą organizację. Docieramy do około 40 tysięcy nauczycieli i około 10 tysięcy szkół w całej Polsce. Oczywiście mogą Państwo skorzystać z naszej oferty szeroko. Mogą to być webinaria, mogą to być kursy online, mogą to być warsztaty, mogą to być warsztaty online, bądź warsztaty stacjonarne dla całej Rady Pedagogicznej. Oferta jest szeroka. Ola, która mnie dzisiaj wspiera, wrzuciła Państwu na czat linki do naszych stron, do serwisów. Można się zaprzyjaźnić z nami na Facebooku i dzięki temu być w kontakcie i wiedzieć, co się u nas aktualnie dzieje. Jak zawsze polecamy zapisanie się na nasz newsletter. Dzięki temu Państwo będą otrzymywać od nas powiadomienia, informacje o webinariach, takich na przykład jak Odporna Szkoła. Zachęcam również do odwiedzenia naszej nowej strony. Mamy od miesiąca nową stronę co.pl. Kto jeszcze nie był, serdecznie zapraszam. Jest bardzo ładna, jest na niej mnóstwo informacji i można się więcej o CEO dowiedzieć. Oczywiście. Ważna sprawa, zaświadczenia. Proszę Państwa, mamy nowy, bardzo przyjazny serwis do pobierania zaświadczeń. Jest tylko jeden mały problem, albo może nie problem. Żeby pobrać zaświadczenie z naszego nowego serwisu, trzeba założyć tam sobie konto. Jak ktoś z Państwa pobiera już zaświadczenia w tym roku szkolnym, to na pewno takie konto posiada i dzięki temu nie będzie problemu z pobraniem zaświadczenia. Tak jak zawsze, link będzie podany pod koniec naszego spotkania. Proszę być czujnym i w gotowości. Link będzie na pewno, tylko nowy serwis na Państwa czeka. Sytuacja, o której mówiłam już na początku. Jedna z naszych dzisiejszych prelegentek, Iwona Skiba, nie pojawi się dzisiaj, bo jej dom był dzisiaj, ostatniej nocy był tam pożar. Ze względu na to, że jest to nasza koleżanka, z którą współpracujemy, która jest mocno związana z programem Szkoły Uczącej Się, która jest mentorką, która jest nauczycielką i dobrym duchem wielu działań, i miała się dzisiaj pojawić, ale pojawić się nie może. Jeśli Państwo czują, że chcieliby ją wesprzeć, Ola wrzuciła na czat link do zrzutki wspierającą rodzinę Iwony i samą Iwonę. Więc koleżeństwo nasze nauczycielskie, zapraszam Państwa do tego. Jeśli ktoś z Państwa czuje, że chciałby dołożyć się cegiełki, to jest taka możliwość. Prelegentki nasze, wspaniałe. Edyta Wąsik, nauczycielka historii w Międzynarodowej Szkole w Lublinie, mentorka w kursach internetowych CEO, nasza trenerka związana ze szkołą uczącą się. Odkąd ja pamiętam, odkąd ja jestem w CEO, zdecydowanie tak. Witam Cię, Edyto, serdecznie. Witam serdecznie.
Olga Tuszwciurka, która jest nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej w Szprotawie, która była uczestniczką naszego programu Szkoła dla Innowatora i już uczestniczyła w webinarium Odpornej Szkoły. Witam Cię, Olgo, serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Monika Karolczyk, nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej w Chojnie, która też jest liderką w szkole uczącej się, a dokładnie w Laboratorium Szkół Uczących się. Witam Cię, Moniko, serdecznie. Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Takie mamy dzisiaj grono. Mam nadzieję, że Państwo będą dzięki temu czuli się zaopiekowani i zobaczą szerokie spektrum przedmiotów, z której perspektywy prelegentki będą do Państwa dzisiaj mówić. Kontekst, który chciałabym na początku zarysować, żebyśmy osadzili się w temacie tych różnic, które mogą pojawiać się w klasie, bądź często pojawiają. Zachęcam Państwa, żeby się tym dzielić, czy Państwo te różnice, jeśli chodzi o poziom wiedzy i umiejętności swoich uczniów, dostrzegają. To jest kontekst, który jest dla mnie bardzo istotny, żeby go zauważyć. Różnice, które są pomiędzy uczniami w ich poziomie wiedzy i umiejętności, mogą wynikać z bardzo wielu perspektyw. Jedną z tych perspektyw będzie to, że to będzie dziecko, uczeń, uczennica wyjątkowo zdolne i będzie miało różny poziom niż pozostałe dzieci w klasie. Będzie to również dziecko, które na przykład powróciło z innego systemu edukacji. Chodziło do szkoły w Wielkiej Brytanii, a może w Holandii czy w Belgii i wróciło do polskiego systemu. Kolejnym przykładem różnic, które mogą być w wiedzy i umiejętności, będzie dziecko, które ma specjalne potrzeby edukacyjne, na przykład będzie to dziecko z niepełnosprawnością. Kolejne dziecko, o którym będziemy również dzisiaj mówić, to takie, dla którego język polski nie jest językiem pierwszym, które jest w procesie nabywania języka polskiego. I z tych czterech perspektyw będziemy dzisiaj próbowały porozmawiać o diagnozie i próbowały pokazać, jak pracować z taką klasą, kiedy mamy takich uczniów, uczennice w swojej klasie. Co wpływa na to, że nasi uczniowie mają zróżnicowaną wiedzę i umiejętności? Olgo, wiem, że Ty przygotowałaś dla nas całą listę tych wpływów, więc oddaję Państwa w ręce Olgi. Dziękuję, Kasiu. Szanowni Państwo, rzeczywiście każdego dnia w swojej pracy edukacyjnej, na tym szlaku edukacyjnym razem z uczniami, z uczennicami spotykamy się i dostrzegamy te różnice w wiedzy i umiejętności. Różnice pod względem też predyspozycji, preferowanego sposobu przyswajania wiedzy, różnych zainteresowań, które jakby warunkują też chęć uczestniczenia w lekcji i zdobywania tej wiedzy, umiejętności, uczestniczenia w tym procesie edukacyjnym. I tu należałoby sobie zadać pytanie, skąd są te różnice, z czego one wynikają i co wpływa na poznawcze funkcjonowanie ucznia, zarówno na te zdolności odbierania, przetwarzania, zapamiętywania informacji, ale również zastosowania poznanych treści, wykorzystania, efektywnego wykorzystania tego, czego uczymy na lekcjach. Moglibyśmy mówić o wielu czynnikach, różnych czynnikach, które właśnie wpływają na to zróżnicowanie wiedzy. Wśród nich zapewne Państwo przyznają mi rację, że chodzi o takie indywidualne czynniki, czyli wiek naszego ucznia. Czasami mówimy o tym, że uczeń grudniowy troszkę inaczej, żeby nie użyć słowa gorzej, ale inaczej przyswaja te treści, które my prezentujemy na naszych lekcjach. Inteligencja ucznia, jego uzdolnienia kierunkowe, same zainteresowania wpływają również na to, jak będzie funkcjonował uczeń, uczennica na naszych zajęciach. Należy tutaj też nie zapominać o sprawności psychoruchowej czy stanie zdrowia, które też bezpośrednio warunkują te procesy poznawcze na naszych lekcjach. Aspiracja, motywacja, pamięć czy koncentracja to są te elementy, które indywidualnie wpływają na te poziomy umiejętności. Ale nie tylko te czynniki są istotne w procesie pracy i współpracy naszych uczniów w szkole.
również czynnik środowiskowy, czyli wszystko to, w czym uczeń wzrasta, dorasta. Rodzina, przyjaciele, znajomi, bardzo często wykształcenie rodziców, ale też stosunek rodziców do nauki będzie wpływał na te poziomy i osiągane umiejętności. Status społeczno-ekonomiczny rodziny jest tym elementem, który może, nie znaczy, że musi, ale może warunkować również te wszelkie procesy. I uważa się, że dzięki udziałowi w szkole uczeń zmniejsza skutki tych nierówności społecznych. To my pozwalamy uczniom wyrównywać te szanse, ponieważ wszyscy mają dostęp do nas, do nauczycieli, do proponowanych treści i wszystkich tych elementów, o których dzisiaj będziemy mówić. Co dostrzegamy też, Szanowni Państwo, i tu chyba przyznadzą mi Państwo rację, że nauczanie zdalne troszkę pogłębiło te nierówności. Stąd dzisiaj potrzeba jest również w pamięci, mając jeszcze te wszystkie wcześniejsze wydarzenia, na to, by właściwie i dobrze zaplanować pracę, która jest bardzo ważna, pracę na naszych lekcjach, by każdy uczeń był indywidualnie potraktowany, potraktowany z całym wachlarzem swoich możliwości i trudności. I tutaj właśnie w tym dostrzegam jakby ten przestrzeń do działania nas, nauczycieli, to, na co mamy wpływ, na te czynniki pedagogiczne, bo o ile nie mamy wpływu na czynniki indywidualne i środowiskowe, to jednak na te pedagogiczne wynikające z naszej pracy, pomysłu, działań, z wszelkich tych treści, które planujemy na naszych lekcjach, one stymulują wszechstronny rozwój każdego ucznia. To, by robił postępy, to, by osiągał sukces. Zależy przecież nam na tym, by uczeń uczył się i brał odpowiedzialność za swój proces dydaktyczny. Więc w jaki sposób możemy to wykorzystać? Szanowni Państwo, planując właściwie naszą pracę, czyli treści, które będziemy przedstawiać naszym uczniom, to tu jest największa rola nasza, nauczycieli. To, abyśmy przedstawili czy wybrali treści, nawet konfrontując ze sobą podstawę programową z programem nauczania, sprawdzając, czy ten program, który wybraliśmy, jest właściwym programem i on odpowiada podstawie programowej, którą realizujemy. Cele, jak będziemy przedstawiać naszym uczniom, na ile je komunikujemy zrozumiale dla naszych podopiecznych. Wpływamy bezpośrednio w naszej pracy na warunki procesu edukacyjnego, czyli wybór zasad, metod, form pracy, środków dydaktycznych, które będą angażowały ucznia w procesie dydaktycznym. Tą przestrzenią, na którą też mamy wielki wpływ i o której dzisiaj będziemy mówić razem z moimi szanownymi koleżankami, to jest też ta wewnętrzna, ale i zewnętrzna organizacja nauczania, uczenia się uczniów, czyli to środowisko, które my stwarzamy. To są nasze sale, technologia, którą wykorzystujemy, układ niejednokrotnie ławek, czy te techniki zarządzania klasą. Czy będziemy się decydować na pracę indywidualną, grupową, a może pracę w parach? To są te rzeczy, które my bezpośrednio możemy dzięki nim decydować i wpływać na te wszelkie procesy, które warunkują właściwe funkcjonowanie uczniów w naszych szkołach. Ale przecież tego wszystkiego nie byłoby też bez warunków, które pozwolą sprawdzić później tę wiedzę i umiejętności, czyli sprawdzić poziom jakby umiejętności naszych uczniów. Dlaczego tutaj nie zastosować dowolności w wyborze? Czy uczeń chciałby napisać sprawdzian, czy może wykonać projekt? Czy stworzyć referat, a może kartę pracy? Czy będziemy podawać kryteria sukcesu do sprawdzianu, albo czy pozwolimy naszym uczniom razem z nami formułować te kryteria? To są przestrzenie, w których możemy swobodnie się obracać jako nauczycielki, jako nauczyciele, gdzie nasze zajęcia lekcyjne, ale też te pozalekcyjne, indywidualne konsultacje będą miały wielkie znaczenie na kształcenie naszych uczniów. Szanowni Państwo, bo przecież nie tylko swoimi działaniami wpływamy na to, jak uczniowie uczą się, jak biorą później odpowiedzialność za siebie, ale również samym sobą. Nie boję się zaryzykować tego stwierdzenia, że czasami dla naszych uczniów możemy być całym światem. Jeżeli nie mają wsparcia i oparcia w innych, to w nas, nauczycielach, właśnie widzą tego
Ja to tak może troszkę nazywam na wyrost, ale projektanta przyszłości, bo nasze działania bezpośrednie na lekcjach wpływają później również na ich wybory życiowe. Nasza postawa, to czy jesteśmy życzliwi, czy współodczuwamy ich stany emocjonalne, jak budujemy relacje nie tylko nasze z uczniami w tej płaszczyźnie właśnie nauczyciel-uczeń, ale też jak dbamy o relacje w płaszczyźnie uczeń-uczeń, na ile budujemy kulturę pracy i współpracy, kulturę wdzięczności, kulturę wzajemnego oddziaływania na siebie. Bo przecież nie ma też nic ważniejszego w samym procesie dydaktycznym, jak to, kiedy uczniowie uczą się od siebie. Więc na ile mamy w sobie odwagi, motywacji, gotowości do zmian i do poszukiwań, by właśnie tworzyć te przestrzenie przyjazne uczeniu. Uważam, że to są te rzeczy, nad którymi warto się zastanowić, co ja mogę zrobić, aby oprócz tych czynników, które są od nas niezależne, aby wpłynąć na właściwe postawy, na właściwe jakby całe kompetencje naszych uczniów, by rozwijać je we właściwym kierunku. I właśnie tu istotą jest dobre rozpoznanie potrzeb i możliwości naszych podopiecznych, a temu będzie służyć już diagnoza, o której będziemy mówić w dalszej części. Dziękuję Ci, Olgo. Bardzo dobrze rozpracowałaś strefę nauczycielskiego wpływu i wprowadziłaś też już nas bardzo płynnie do tematu diagnozy. Diagnoza, temat długi, szeroki, na pewno nie powiemy wszystkiego. Pokażemy Państwu na pewno dzisiaj przykłady diagnozy, które są bliskie prelegentkom, które dla Państwa dzisiaj zaprosiłam. Zaczynamy z takim pytaniem, kiedy odwracamy znaczenie, czyli jak zdobywać wiedzę o uczniach i uczennicach, czyli jak diagnozować, ale jak po prostu zdobywać wiedzę dla siebie, co oni umieją, wiedzą i potrafią. Moniko. Ja tutaj rzeczywiście zgadzam się z Olgą, że na poziom wiedzy naszych uczniów wpływa bardzo wiele umiejętności. I dlatego ja w swojej pracy wykorzystuję kilka narzędzi, które pozwolą mi zdiagnozować poziom umiejętności tych uczniów. Pierwszym takim narzędziem są narzędzia przygotowane przez Gdańskie Wydawnictwo Światowe. Korzystam tutaj z trzech diagnoz. Diagnozy wstępnej, śródrocznej i końcoworocznej. Oczywiście nie zawsze korzystam ze wszystkich trzech diagnoz. Dopasowuję je do swoich potrzeb, do potrzeb klasy i to, co jest w danym momencie mi potrzebne. Co jest dla mnie takie cenne w wykorzystaniu tego narzędzia, to, że po każdej takiej diagnozie uczniowie i ja otrzymujemy informację zwrotną. I ona jest dla mnie bardzo cenna i dla uczniów także, dlatego że każde dziecko otrzymuje indywidualny raport i w tym raporcie zawarte są takie informacje, jak w którym miejscu dziecko się teraz znajduje, gdzie jest, jakie umiejętności opanowało i w jakim stopniu. Czyli tutaj może się dziecko zastanowić, czy osiągnęło swój cel, czy jeszcze musi do niego dążyć. I my jeszcze na koniec po takiej diagnozie, to już sami, ja wraz z uczniami, każdy uczeń zapisuje sobie w zeszycie pod tym raportem, jak osiągnąć zamierzony cel, jeśli mu się nie udało osiągnąć tego celu, tak? Czyli w którą stronę należy pójść i co należy zrobić, żeby ten cel osiągnąć. Kolejnym takim narzędziem są próbne egzaminy ósmoklasistów i tutaj też wykorzystujemy narzędzia zewnętrzne zawsze do takiego badania. Są to narzędzia przygotowane przez wydawnictwo albo przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. To są takie egzaminy, które nie są opublikowane na stronie CKE i my wykorzystujemy te egzaminy. W naszej szkole jest powołany zespół, który ma na celu wspomaganie i podnoszenie efektywności kształcenia i w tym zespole opracowujemy wyniki tych diagnoz. Później one są przedstawiane na Radzie Pedagogicznej, a wnioski i przede wszystkim rekomendacje staramy się tak ustalać, to nie są rekomendacje do konkretnego przedmiotu takiego jak matematyka, tylko ogólne rekomendacje, które mogą wykorzystywać nauczyciele i realizować na każdym przedmiocie tak, aby podnieść efekty kształcenia. Kolejnym takim narzędziem wykorzystywanym w mojej pracy
do ustalania poziomu wiedzy moich uczniów są rutyny myślenia krytycznego. Ja tutaj opowiem dzisiaj tylko o kilku tych rutynach. Pierwszą rutyną, którą chciałabym Państwu przedstawić, to jest rutyna WCJM i ona, ja ją wykorzystuję w różnych momentach lekcji. Rutyna ta mówi o tym, że uczniowie wypisują, co wiedzą na dany temat, czego by się chcieli jeszcze dowiedzieć, w jaki sposób by się chcieli dowiedzieć i czego się nauczyli. Te trzy pierwsze zdania, czyli co wiem na ten temat, czego bym się chciał jeszcze nauczyć i w jaki sposób się nauczę, wypełniamy w momencie, kiedy chcę sprawdzić, na początku. Natomiast to, czego się nauczyliśmy, wypełniamy dopiero na koniec lekcji po zrealizowanym temacie, tak? Czyli albo po zrealizowanym zagadnieniu. Od razu tutaj przy tej rutynie widzę, jaki jest poziom uczniów, jakie jest podejście do danego zagadnienia i co oni na ten temat wiedzą. I tutaj już dla mnie jest też informacja, w jakim stopniu, w jakim kierunku ja będę podążała, co ja muszę jeszcze, do czego muszę wrócić, na jakim poziomie są moi uczniowie. Oczywiście też dla mnie informacja, czego chcieliby się nauczyć, ale też w jaki sposób oni zapisują, w jaki sposób oni by chcieli się tego dowiedzieć, danego tematu, danego zagadnienia. I tutaj są różne pomysły uczniów. Czasami zapisują, że będą słuchać pani, że będą uważać na lekcji, że dowiedzą się czegoś z internetu. I tutaj fajnie to też współgra, bo zawsze możemy na lekcji wrócić do tego, tak? Czyli jeśli zaczyna się jakieś małe rozluźnienie, więc możemy wrócić do tego, co uczniowie chcieli, w jaki sposób chcieliby osiągnąć cel. Kolejną taką rutyną jest rutyna, która Double Bubble i ona pozwala na, celem tej rutyny jest wyszukanie podobieństw i różnic. I tutaj wykorzystuję też tą rutynę właśnie w momencie, kiedy chcę sprawdzić poziom opanowania danego materiału, dlatego że uczniowie muszą porównać dwa tematy, dwa zagadnienia. Jest to troszeczkę trudniejsza już rutyna, dlatego że tutaj muszą uczniowie przywołać swoją wiedzę z danego zakresu i zapisać swoje podobieństwa i różnice tych dwóch zagadnień. Muszą przeanalizować też informacje. I ostatnią taką rutyną, o której chciałam Państwu powiedzieć, to jest rutyna różne punkty widzenia. Rutynę tą stosuję w momencie, kiedy już omówiliśmy dany temat i chciałabym sprawdzić, w jaki sposób uczniowie opanowali oraz co zostało im z tego zagadnienia. I tutaj też ta rutyna pozwala nam spojrzeć na to, każde dziecko dany temat, dane zagadnienie widzi troszeczkę w innym kontekście. I fajnie tutaj wychodzą nam później te relacje, że ojejku, ty zauważyłeś to, ja tego nie zauważyłem, więc fajnie, ja jeszcze to doczytam albo tego się douczę. Z tego miejsca widzimy, że każdy z nas, jest jeden temat, jedno zagadnienie, ale każdy z nas widzi go troszeczkę w innym kierunku. Natomiast myślę, że ostatnią takim narzędziem, o którym chciałam Państwu powiedzieć, ale jest to dla mnie najważniejsze narzędzie, jest praca z informacją zwrotną. Dlaczego ona jest dla mnie taka ważna? Dlatego, że ona pokazuje, jest to diagnoza ciągła i ona mi pokazuje od razu, w jakim momencie są moi uczniowie. Informację zwrotną stosuję za pomocą niedokończonych zdań i uczniowie na koniec zajęć, po prostu ja rozpoczynam zdanie, mówię, podczas dzisiejszej lekcji nauczyłem się i uczniowie dokończają. Czego się nauczyli, co było dla nich trudne, co zabierają ze sobą oraz nad czym muszą jeszcze popracować. I tutaj mamy taką bieżącą diagnozę, od razu widać, co uczniowie już opanowali, nad czym należy się jeszcze skupić, do czego musimy wrócić, co było dla nich trudne. Czasami też tutaj zadaję takie pytanie, co cię dzisiaj zaskoczyło na lekcji, czym byłeś, co było dla ciebie nowe. Tutaj można tych pytań tak naprawdę zadawać wiele w zależności od tego, co Państwo chcecie osiągnąć. Informację zwrotną też od uczniów pobieram w ten sposób, że na patyczkach mam zapisane pytania dotyczące tematu. Uczniowie losują pytania i odpowiadają
na te pytania, bądź nie są w stanie odpowiedzieć na to pytanie, odkładają je na bok, czyli to jest dla mnie informacja, że musimy wrócić na następnej lekcji do tego zagadnienia. I ostatnią taką bardzo szybką i ciągłą informacją zwrotną dla mnie są tak zwane buźki, które uczniowie na koniec lekcji przyklejają do danych umiejętności, do tego, co się wydarzyło na lekcji. Te buźki są w trzech kolorach, jest czerwona, żółta i zielona. Zielona, czyli opanowałem, nauczyłem się tego bardzo dobrze, żółta jeszcze nie do końca rozumiem dane zagadnienie, muszę nad tym popracować i czerwona buźka mówi o tym, że w ogóle nie zrozumiałem tematu, nie potrafię sobie z nim poradzić. I to jest bardzo szybka informacja zwrotna, dlatego że w tym momencie ja już widzę, ile mam buziek w danym zakresie i czy mogę pójść dalej, czy jeszcze muszę się zatrzymać i czy muszę do czegoś wrócić. Także tutaj myślę, że o tych można by było jeszcze o tej informacji zwrotnej bardzo wiele powiedzieć, ale jeszcze do tego myślę, że wrócimy i będziemy mogli porozmawiać na ten temat. Zdecydowanie do informacji zwrotnej wrócimy. Dziękuję Ci, Moniko, bardzo. Wiem, że Edyta ma dla Państwa troszkę inną perspektywę, trochę inną propozycję, ale na pewno bardzo kolorową, bo jestem zachwycona w ogóle tymi zeszytami. No właśnie, powiedziałaś właśnie, Kasiu, na początku o tej perspektywie, która nam towarzyszy. I ja słuchając tutaj tego, o czym mówiły dziewczyny przede mną, moje koleżanki, tak sobie myślę, że to jest jednak bardzo ważne, bo ja uczę przedmiotu nieegzaminacyjnego. I myślę sobie, że to chyba troszeczkę też ma wpływ na to, jak ja podeszłam do diagnozy i jak ja w ogóle diagnozuję. I o tym też powiem troszkę, ale ponieważ pokazało się tutaj zdjęcie zeszytów moich uczennic dwóch, to najpierw powiem o tym, jak ja wykorzystuję OK zeszyt do diagnozy poziomu opanowania wiedzy, umiejętności, szczególnie moich uczniów. Dzisiaj to sobie tak myślę, że właściwie to nie wyobrażam sobie, jak ja to robiłam, że ja pracowałam bez OK zeszytu. Dlatego, że on dzisiaj jest dla mnie podstawowym narzędziem, gdzie ja tak naprawdę mogę zobaczyć i dotknąć niejako tego wszystkiego, co robią moje dzieci na moich lekcjach. Mogę się przyjrzeć ich pracy, ich dokładności, kierunkowi ich myślenia, w którą stronę idzie ich myślenie, co jest dla nich ważne, co ich pociąga, a co nie. I bardzo ważne jest to dla mnie, że ja po prostu, nie tylko ja mogę to zobaczyć, ale mogą to zobaczyć również oni. I wydaje mi się, że w diagnozie dla mnie ważne jest to, że oni mogą w tym zeszycie zobaczyć proces, czyli rozwój. To, na czym mi najbardziej zależy, rozwój swoich umiejętności. Pamiętam, że kiedy zajmowałam się diagnozą, tak jak robiły to dziewczyny, czyli ściągałam po prostu jakieś arkusze do diagnozy dla uczniów klas piątych i tak dalej. I zabierało mi to sporo czasu, przyznaję, dużo energii, bo trzeba było to sprawdzić i oddać. I moje dzieci zawsze przeliczały sobie to na jakieś punkty, procenty i inne rzeczy. I zaczęłam się zastanawiać, czy rzeczywiście o to mi chodzi, czy ja rzeczywiście chcę tego, żeby oni zobaczyli siebie tylko w jakimś momencie i czy rzeczywiście taka diagnoza dużo mi daje. Ja wypracowałam sobie taki sposób, że ja dokonuję tej diagnozy dużo częściej niż za pomocą takich dużych narzędzi, jakim są jakieś testy czy takie duże diagnozy robione w całej szkole. Na pewno jest też tak, że obserwacja tego, co się dzieje w tych zeszytach, jest połączona z obserwacją tego, jak uczniowie pracują na lekcji. I nie można też tego robić tylko tak, że ja sobie przyjrzę albo zajrzę do ich zeszytów i już. Ja rzeczywiście oprócz tych ich zeszytów mam swój zeszycik, w którym staram się notować sobie te rzeczy, które zapadają mi szczególnie w pamięć. Czyli na przykład, że ktoś jakieś zadanie wykonał dużo wcześniej, dużo szybciej. Że jest to zadanie, któreś z kolei, które dziecko wykonuje dużo szybciej niż inne dzieci. Albo, że jest jedno zadanie, które sprawia kłopot wszystkim uczniom. I wtedy to jest też dla mnie informacja zwrotna o tym, czy te moje zadania i to, co ja z nimi robię na lekcji, to, co ja im proponuję, jest adekwatne do ich poziomu i do ich umiejętności. Dzisiaj mówimy o klasie zróżnicowanej i kiedy zaczęłam sobie o tym myśleć, jaka to jest klasa zróżnicowana, to pomyślałam sobie, że właściwie chyba wszystkie klasy, które uczymy,
przynajmniej które ja uczę, są klasami zróżnicowanymi. I nie wiem, czy chciałabym uczyć w klasie niezróżnicowanej, bo chyba cała w tym przygoda nasza nauczycielska, żeby dostrzegać właśnie tą różnorodność dzieci, to w jaki sposób one podchodzą do zadania, jakie mają możliwości, z jakich środowisk są, bo to wszystko rzeczywiście, to o czym dzisiaj Olga mówiła na początku, ma wpływ na to, co dzieje się z uczniami na lekcji. Więc dla mnie ta diagnoza to jest taka bardzo codzienna właściwie taka obserwacja zachowań uczniów, ale myślę sobie, że dzięki temu mogę też chyba dużo szybciej zareagować. Że kiedy robiłam taką diagnozę na cały rok i cóż mi z tego właściwie było, że ja wiedziałam o tym, że moi uczniowie nie opanowali iluś tam wiadomości przewidzianych programem historii w klasie szóstej, skoro właściwie jesteśmy już właściwie w innym okresie historycznym. I zaczęłam bardziej przyglądać się też na to, na poziomy umiejętności, jakie ja chcę z uczniami wypracować. Na przykład może być to umiejętność pracy z mapą. I kiedy ja w tym moim zeszycie dam im kilka takich zadań i przyjrzę się na to, w jaki sposób uczeń pracował z mapą jednego dnia, za tydzień, za miesiąc i w następnym roku, bo moi uczniowie mają takie zeszyty z kilku lat, bardzo je piastują i kochają rzeczywiście, to wydaje mi się, że ta diagnoza dla mnie osobiście jest ona rzeczywiście dużo bardziej użyteczna, ponieważ pozwala mi dużo szybciej reagować w stosunku do całego zespołu klasowego, bo są takie klasy, które pracują dużo szybciej niż inne, albo dużo wolniej niż inne, albo pozwala mi też to dużo szybciej reagować w odniesieniu do pojedynczego ucznia. W OK Zeszycie też jest coś, o czym mówiła tutaj dzisiaj Monika, czyli to, że dziecko samodzielnie może dokonać takiej samooceny, samoewaluacji swojej pracy. I to jest super, ja też to wykorzystuję, ale myślę, że dzięki OK Zeszytowi jest to trochę pogłębione, bo dziecko dokonuje takiej oceny na podstawie swojej pracy, a nie tylko na podstawie własnej deklaratywnej jakiegoś poczucia, że ja umiem lub nie umiem. Kiedy zobaczę w zeszycie zadanie, czy je wykonałam do końca, czy ono jest zrobione poprawne, czy tam w ogóle ono jest, albo jego nie ma, to wtedy ta samoocena jest taka bardziej poparta tym, takim konkretem po prostu. Jest się też bardziej do czego odwołać. Ja wiem, że moi uczniowie pracują z zeszytem różnie. Nie chcę też tutaj mówić Wam, że jest super i wszyscy zeszyt kochają i te zdjęcia, które tu były, to na pewno nie wszystkie notatki takie są, ale są też takie i jest ich dużo. I to, co daje uczniom różnym zeszyt, to jest też coś, co bardzo działa na motywację, czyli wybór. Wybór w samodzielność i sprawczość. To, co dla mnie osobiście jest też taką ważnym elementem tej takiej diagnozy, takiej nieustającej diagnozy, bo myślę, że wielu z nas taką diagnozę właśnie sobie przeprowadza. Dziękuję Ci, Edyto. Mam wrażenie, że zaczynamy otwierać to webinarium w formie słów kluczowych. Bo padł wpływ, teraz powiedziałaś o permanentnej, ciągłej diagnozie i o wyborze, do którego też już Olga nawiązywała, i informacje zwrotne. Ja zbieram dla Państwa te słowa klucze, my się będziemy do nich cały czas odnosić, odwoływać i do nich wracać, więc proszę je sobie łapać, zapamiętywać i też odnajdować w tych słowach kluczach miejsca, gdzie dla Państwa jest coś istotnego, może nowego, a może potwierdzenie tylko, że Państwo tak pracują już ze swoimi uczniami. Ja bardzo podbijam głos Pani Jolanty, która powiedziała, że ta różnorodność jest motywująca i rozwijająca również dla nauczycieli, albo nawet nie tylko dla nauczycieli, że dla wszystkich uczniów w danej klasie. To bardzo pozytywne słowa Pani Jolanty, ja bardzo za nie dziękuję. Diagnozę, którą można przeprowadzić jeszcze w inny sposób, ponieważ sytuacja jest wyjątkowa, to diagnoza ucznia, który wchodzi do szkoły z innego systemu. Iwona miała nam dzisiaj opowiedzieć o diagnozie, którą ona przeprowadza, kiedy pojawia się nowy uczeń w szkole, dla którego język polski nie jest językiem pierwszym. I taka diagnoza, może ktoś z Państwa wykorzystuje takową, to proszę się tutaj odezwać i potwierdzić, że tak można.
To właśnie diagnoza poprzez rozmowę. Rozmowa odbywa się dwuetapowa, bo rozmawiamy z uczniem, jeżeli jest to oczywiście możliwe, diagnozując, sprawdzając jego poziom wiedzy i znajomości języka polskiego, po to, żeby móc go prawidłowo dopasować jego poziom wiedzy z języka i umiejętności do klasy, gdzie będzie uczył się języka polskiego jako obcego. Taka diagnoza też prowadzona jest z rodzicami. Rodzice często lepiej, a czasami gorzej komunikują się w języku polskim, więc taka diagnoza poprzez rozmowę. Państwo widzą tutaj pytania z arkusza, którym dysponuje szkoła w Piastowie i właśnie na takim arkuszu pracuje. Są to przykładowe pytania i oznaczenia dotyczące języka. Wiem, że w ten sposób również diagnozowane są wyjątkowe kompetencje i predyspozycje uczniów, ponieważ taki uczeń przychodzący z innego systemu, który nie zawsze mówi świetnie w języku polskim, tego języka będzie nabywał w naszej szkole, on może być wyjątkowo uzdolniony czy utalentowany. Wiem po rozmowach z Państwem i na webinariach Odpornej Szkoły, ale również w cyklu Uczę Polskiego jako Obcego, że często uczniowie, którzy są z Ukrainy, są bardzo dobrze z matematyki i te ich umiejętności są zdecydowanie wyższe. Nie wiem, jak Moniko, czy ty masz takie doświadczenia, ale podstawa programowa z matematyki jest inna niż w polskiej szkole i to jest rzeczywiście wyzwanie, bo wydaje mi się, że w tym momencie taki uczeń wchodząc do naszej klasy, jeśli tylko językowo udaje mu się pokazywać swoje umiejętności, to jest to uczeń z kategorii mam wysokie umiejętności i kompetencje matematyczne. Widziałam, że się zrywasz, żeby coś powiedzieć. Zachęcam. Tak, Kasiu, rzeczywiście w naszej szkole mamy też uczniów, którzy są z Ukrainy. Oni się pojawili w naszej szkole na początku kwietnia i rzeczywiście ta podstawa programowa jest inna niż nasza, ale szybciutko, właśnie po takiej rozmowie wstępnej z uczniem, tak, te dzieci bardzo dobrze, niektóre bardzo dobrze rozumiały język polski i na przykład miałam dwóch uczniów w klasie siódmej, dziewczynka bardzo dobrze rozumiała język polski, chłopiec już troszeczkę słabiej, ale myśmy po prostu w tym trójkącie, tak jakbym to mogła powiedzieć, razem współpracowali. I rzeczywiście mamy bardzo zdolnych uczniów, ale też zdarzają się uczniowie tak jak u nas, tak jak w naszych polskich szkołach. Są uczniowie słabsi i bardzo zdolni. Także tutaj rzeczywiście, tak jak powiedziałaś na początku, ta diagnoza u mnie przynajmniej na moim przedmiocie wyglądała tak, że ja usiadłam z tymi dziećmi, to nie był żaden test, to nie było żadne jakieś zadania do rozwiązania. Ja z nimi usiadłam i zaczęliśmy rozmawiać, co oni wiedzą, co oni potrafią, jak to wyglądało w ich szkole i bardzo fajnie nam ta diagnoza wyszła. Także tak to mniej więcej wyglądało u nas. Dziękuję. Pani Barbara tutaj dokłada nam, że problemem jest historia, a matematyka to rzeczywiście wysoki poziom. Wiem, że u Edyty jest inna perspektywa w kontekście językowym. Edyto, jeśli ty możesz, to ja cię zachęcam, żebyś swoją perspektywę opowiedziała. Tak, ja pracuję w szkole prywatnej. W mojej szkole my nie mamy dzieci z Ukrainy, znaczy nie mamy dzieci uchodźców z Ukrainy. Natomiast w naszej szkole mamy uczniów pochodzących z różnych państw i z różnych szkół i z różnych systemów, ponieważ zdarza nam się, że do naszej szkoły trafiają uczniowie, którzy są ze szkoły z Anglii, bo rodzice wracają, albo nawet mamy ucznia gdzieś ze Stanów, albo mamy uczniów z Litwy, których rodzice tutaj pracują u nas w Lublinie i te dzieci do nas do szkoły chodzą. I rzeczywiście dla nas tutaj w tych przypadkach to taka diagnoza, o której tutaj mówimy, czyli jakby przyjrzenie się z jednej strony na poziom opanowania języka i również na poziom opanowania materiału jest ważna. Chociaż ja, tak jak już mówiłam, dla mnie, jeśli chodzi o historię, to wydaje mi się, że jakby dla mnie mniej jest istotne to, czy mój uczeń, który przyjechał z Anglii, opanował i zna wszystkie daty trzech rozbiorów, a bardziej patrzę na to, czy on ma umiejętności, nie wiem, wyciągania wniosków, argumentowania, czytania mapy i tak dalej, bo wydaje mi się, że trudno byłoby mnie i ja szczególnie dziecku wracać z jakichś treści, które być może nie będą dla niego istotne i nie będą mu potrzebne,
ale chcę cały czas tutaj podkreślić to, jak mówiłam, że ja mam perspektywę no, innego przedmiotu jednak, przedmiotu nieegzaminacyjnego, gdzie no, w pewnym stopniu mogę sobie na to pozwolić, prawda, że nie muszę jakby gonić tutaj z takimi konkretnymi wymaganiami co do treści tych, których uczę. Dziękuję Ci bardzo za ten głos, bo historia do nas cały czas wraca jako taki trudny temat w kontekście uczenia dzieci, których język polski nie jest językiem pierwszym. Przechodzimy zatem od diagnozy do tego, jak pracować z klasą. Ja bym chciała zarzucić z Wami taki most pomiędzy diagnozą a pracą, bo ta diagnoza służy temu, żeby ją położyć na półkę, zamknąć w szafce i zapomnieć. Mam nadzieję, że nie i Państwo też to potwierdzą. Diagnoza jest tym rzuceniem mostu na drugą stronę, czyli diagnozujemy po to właśnie, szanowne koleżanki i prelegentki, diagnozujemy, po co diagnozujecie w takim razie i jak na podstawie tej diagnozy przechodzicie do pracy z taką klasą? Czy w ogóle ta diagnoza Wam potrzebna? No ja myślę, że jest ona... Po to ją robimy właśnie, żeby wykorzystać ją później do pracy z uczniami, tak? Ona nam w pewnym stopniu pokazuje, co należy dalej zrobić, w jakim momencie jesteśmy z klasą, z uczniem, z danym uczniem, bo to oczywiście, tak jak tutaj Edyta wspomniała, te klasy są wszystkie bardzo zróżnicowane i każdy uczeń jest na innym poziomie. I po to robimy, przynajmniej w moim przypadku, po to robię diagnozę, żeby dostosować swoje formy i metody pracy w taki sposób, aby moi uczniowie i ja, żebyśmy mogli osiągnąć wspólnie zamierzony cel. I sukces edukacyjny. I sukces, tak, oczywiście. Wyłapałam kolejne słowo klucz na dzisiejszy wieczór. Sukces edukacyjny naszego ucznia. Przechodzimy do konkretów. Przechodzimy do, proszę Państwa, do mięsa dzisiejszego webinarium, czyli jak pracujemy, jak Panie, szanowne moje prelegentki, pracują ze zróżnicowaną klasą. Zachęcam Państwa do komentowania i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Ja zaproponowałam takie podzielenie tych sposobów pracy i zaczynamy od tego, że możemy pracować ze zróżnicowaną klasą, wykorzystując zróżnicowane materiały. I ja zacznę w imieniu Iwony od tego, że kiedy mamy uczniów, dla których język polski nie jest językiem pierwszym, są nadal w procesie nabywania tego języka, uproszczone materiały to jest rzeczywiście pierwsze, co przychodzi do głowy. Uproszczone materiały to tak naprawdę uproszczone teksty. To mogą być teksty adaptowane na potrzeby danej klasy czy danego ucznia. To mogą być dodatkowe słowniczki, zarówno w języku polskim, jak to mogą być dwujęzyczne czy wielojęzyczne słowniczki. Różne jest nastawienie do języczków, słowniczków. Wiem, że niektórzy nauczyciele chętnie, inni mniej chętnie korzystają. Jest to jakiś sposób na upraszczanie materiałów. Upraszczanie materiałów może być też związane z różnymi typami zadań do tych uproszczonych materiałów, czyli możemy wprowadzać obrazki, proste dialogi, które pozwolą nam na pracę ze zróżnicowaną klasą, bo uczniowie, dla których język polski nie jest językiem pierwszym i nabywają cały czas ten język, będą w stanie uczestniczyć w takich zajęciach i będą aktywnie mogli uczestniczyć i cały czas ten rzeczywiście język będzie dla nich... Będą mieć szansę, żeby ten język na danej lekcji rozwijać i żeby cały czas rozwijać, poprawiać się i być coraz lepszym, nie tylko komunikacyjnie, a również w języku edukacji. Jeżeli Państwo mają ochotę obejrzeć webinarium z poprzedniego roku szkolnego, gdzie właśnie o upraszczaniu materiałów rozmawialiśmy, to bardzo teraz proszę Olę, żeby Państwu na czat wrzuciła link do tego webinarium, jeśli dla Państwa jest to temat ważny i tego webinarium nie oglądali. Ono jest z końcówki zeszłego roku szkolnego, więc zachęcam do jego obejrzenia. Jedno zadanie, różne możliwości. Moniko, jakoś tak trafiamy znowu do Ciebie. Matematyka. Cieszę się, że tak trafiacie do mnie tutaj, do matematyki, no bo to w końcu, jak to mówią, królowa nauk, tak? Matematyka. Ale wracając do tematu, jedno zadanie, różne możliwości. Ja w swojej pracy wykorzystuję, nie różnicuję zadań pod kątem umiejętności dzieci. Wybieram zadania, które rozwiązuje cała klasa, a tak jak już wcześniej powiedziały
tutaj moje koleżanki, że te klasy są zróżnicowane i rzeczywiście w jednej klasie mamy uczniów o różnych, na różnym poziomie edukacyjnym. I teraz zadanie takie polega na tym, że ja daję dzieciom pierwszej wersji to zadanie, które tutaj widzicie Państwo, jest zadanie, są puste chmurki, puste prostokąciki. I uczniowie mają rozwiązać, wpisać prostokąciki rozwiązanie, natomiast chmurki kroki, które będą doprowadzały ich do tego rozwiązania. No i najczęściej jest tak, że dzieci pracują tutaj w parach, w grupach, oczywiście taką formę pracy preferuję. Natomiast są, może się trafić, bo te no pary to wiadomo, dobieram dzieci, które siedzą razem w ławce, natomiast jeśli pracujemy w grupach, no to te grupy są zróżnicowane, one nie są przeze mnie dobierane w jakiś sposób, zawsze są dobierane w sposób losowy. I może być tak, że to zadanie, w którym, które teraz mamy rozwiązać, w jakiś sposób nie leży dzieciom, tak? Jest ono dla nich za trudne, nie potrafią sobie z nim poradzić. Wówczas mogą poprosić o podpowiedź, czyli o wskazówkę, takie rusztowanie, które poprowadzi ich dalej. I tutaj mam pokazane dwa rodzaje takiej podpowiedzi, takiego rusztowania. Jedna z takich podpowiedzi to jest to, kiedy uczeń otrzymuje rozwiązanie, a w tych chmurkach ma napisać, jakie kroki należy, co musi zrobić, żeby otrzymać dane działania tutaj, jeśli chodzi o akurat o to zadanie. Natomiast kolejna podpowiedź to jest, co musi zrobić, a w prostokątach wpisać działania. I bardzo tutaj uczniowie bardzo chętnie wchodzą, angażują się w tą pracę, ponieważ oni czują się przy takim wyborze zadania, przy takiej możliwości skorzystania z tej podpowiedzi, z tego rusztowania, że oni mają wybór, że oni są samodzielni, że mogą sami zdecydować, która forma im odpowiada. To, co powiedziała przed chwilą Edyta, tak, mają taką sprawczość i poczucie tego, że nawet jeśli w pierwszym momencie przeczytali to zadanie i było dla nich ono nie do przeskoczenia, to z tą podpowiedzią, z tym rusztowaniem są w stanie pokonać tą barierę i pójść dalej. Mają motywację do nauki, bo to oczywiście nasz sukces zawsze nas motywuje do dalszego działania, tak? Nie zniechęca ich i taką formę stosuje na lekcji właśnie z podpowiedzią. To są różne podpowiedzi, mogą to być, czasami może to być rysunek, czasami może to być jakaś inna forma, ale przede wszystkim daje możliwość dzieciom wyboru, z czego chcą skorzystać i jaką formę podpowiedzi będą wybierać. Dziękuję Ci, Moniko. Wiem, że Olga też pracuje różnym stopniem trudności w swoich zadaniach. Tak, Kasiu, rzeczywiście, ale jeżeli pozwolisz, to chciałabym jeszcze w dwóch słowach odnieść się do tych treści, gdy mówiliśmy o uczniach, dla których język polski nie jest pierwszym przedmiotem. Pamiętam, jak z Iwoną rozmawialiśmy podczas naszych spotkań i mówiła właśnie o tej metodzie stolików zadaniowych. To jest też ta metoda i forma pracy, którą możemy wykorzystywać, kiedy uczniowie językowo, semantycznie i po diagnozie widzimy, te różnice po prostu są zróżnicowani. Ja pracuję też z takimi uczniami, uczę języka polskiego dodatkowo naszych uczniów właśnie z Ukrainy jako zajęcia pozalekcyjne i ten poziom językowy jest zróżnicowany. W mojej klasie są takie oddziały, które są połączone, czyli klasy 4-6 są jakby przypisane do jednych zajęć i 7-8, czyli ci starsi uczniowie do drugich, więc już tutaj widać te różnice też w takim nawet świadomości językowej, ze względu chociażby na wiek czy czas przebywania w Polsce. I myślę, że właśnie ta metoda stolików zadaniowych świetnie się sprawdza, kiedy możemy przyporządkować odpowiednie zadania do tych możliwości i umiejętności. I myśląc o przyporządkowaniu, o tym, że w ogóle zadanie jest bardzo ważne, o czym mówiła i Edyta, i Monika, to wybierając jakiekolwiek zadanie dla moich uczniów, zawsze zastanawiam się nad celem. To znaczy, jaki jest cel dydaktyczny tego zadania, bo on oczywiście jest tutaj najważniejszy, ale przecież jeszcze zadania mają swoje cele wychowawcze, czyli one oddziałują też na właśnie
motywację, na tę sprawczość, o której już dzisiaj mówiliśmy. Ważne jest dla mnie to, by zadanie nie zniechęcało, gdy uczeń napotka trudności, ale też było na tyle ciekawe, by podjął wyzwanie, by podjął wysiłek, by rozbudzić jego zainteresowanie. A pracując w oddziałach integracyjnych, gdzie mam kontakt z różnymi uczniami i myślę, że tak jak tutaj już niejednokrotnie zostało zasygnalizowane, że każdy uczeń zasługuje na tę uwagę i uważność i te klasy nasze są zróżnicowane, to ja właśnie wykorzystuję tę zasadę przystępności przy stopniowaniu trudności zadań, by skłonić ucznia do poszukiwań, aby też mógł sam dokonać wyboru, jak by to zadanie chciał zrealizować. I właśnie takie 3 stopnie trudności zadań proponuję moim uczniom, które wykorzystują, tak jak Państwo widzicie, różne mechanizmy, podpowiedzi, sugestie przy zadaniach łatwych, gdzie mają jakąś uproszczoną wskazówkę do pracy, dodatkowo stymulującą tutaj też i wskazującą na jakieś działanie. No i zadania te z tych wyższych poziomów trudności, które obejmują wykonanie kilku logicznych, powiązanych ze sobą czynności, czy wymagają większej samodzielności ucznia, gdzie w przypadku tych zadań łatwych mamy jakiś schemat. W zadaniu drugiego stopnia trudności jest plan, a trzeci ten stopień wymaga tej samodzielności w pracy i w działaniu. Lub najpierw należy coś dobrać. To jest to, kiedy mają podane elementy, połącz nazwisko twórcy z jego dziełem też chociażby, lub kiedy mogą wybrać, czyli coś dopasować też odpowiednio, albo dopisać na przykład tylko twórcę do jego dzieła lub dzieło do twórcy, no i kiedy muszą sami coś stworzyć, czy to w sytuacji właśnie czasowników, które Państwo tutaj widzicie w tym zadaniu, ale może właśnie do autora dopisać dzieła i dopisać rodzaje i gatunki, do którego ten utwór należy, zaczynając od tych prostych, takich wiedzowych części, aż poprzez te umiejętności wyższego rzędu. Ponieważ bliskie są mi słowa Marii Kuchcińskiej, która powiedziała, że nawet kiedy trzeba, by wszyscy uczyli się o tym samym, to wcale nie trzeba, by wszyscy uczyli się tak samo. Wiem, że trudność to jest takie przeżycie wewnętrzne dla naszego ucznia, tak jak i sukces. Każdy ma inne pojęcie i inny jakby wymiar tego sukcesu i trudności. To, co dla jednych jest proste, dla innych może być przeszkodą nie do pokonania. I wystarczy czasami drobne wsparcie, by uczeń samodzielnie wykonał to zadanie, by uwierzył w swoje możliwości. I tych wsparć może być wiele, między innymi właśnie metoda koszykowa, która tak naprawdę jest na moich lekcjach modyfikacją tej tradycyjnej metody wykorzystywanej w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, gdzie wiemy o tym, iż najlepiej, aby koszyki z zadaniami były ustawione po lewej stronie. Uczeń bierze taki koszyk, rozwiązuje zadanie, wkłada je do koszyka, odstawia na prawą stronę i tak takie działanie powiela z kolejnymi koszykami, aż może na końcu znajdzie się nagroda w koszyku, czyli ten żeton, który będzie wpływał pozytywnie na zachowania i na wybory ucznia. I tę metodę wykorzystuję na mojej lekcji właśnie w taki sposób, że koszyki są ponumerowane, niekiedy są ponumerowane i uczeń może sam zadecydować, za ile punktów wykona zadanie dodatkowe. Zadanie, które będzie go rozwijało, czyli to będą zadania na różnych poziomach, gdzie bierze odpowiedzialność sam za ten swój wybór i za to, jakie zadanie za ile punktów chciałby wykonać. Za 5, za 10, za 15. Są to zadania dodatkowe, które akurat na moim przedmiocie jako innowacja nie są oceniane oceną, ale uczniowie zbierają punktację w semestrze za dodatkowe działania, zwłaszcza dotyczące lektur, kiedy stworzyliśmy system grywalizacji właśnie opartych na lekturach, by nie ocena była zachętą, ale dodatkowe bonusy, vouchery, gry, w które możemy się bawić, wykonywać, bo różnego typu są tutaj zadania. Możemy też zaproponować naszym uczniom właśnie takie zadania, w których
losowo będą, znaczy los zadecyduje, z którego koszyka wyjmą takie dodatkowe zadanie, to takie zadanie będzie im przydzielone, czy będą mogli wykonać z różną trudnością, z podpowiedziami lub bez, albo czasami te koszyki po prostu służą temu, że uczeń w trakcie wykonywania zadania może podejść do wybranego koszyka i wybrać sobie wskazówkę, wybrać sobie podpowiedź, która, tak jak tu już mówiła Monika, która będzie ułatwiała mu pracę z tym zadaniem, z poszerzaniem wiedzy i umiejętności, zwłaszcza, która będzie istotą akurat naszego przedmiotu i naszego zadania. Jest też taka możliwość, by te koszyki wykorzystać do tego, by uczniowie mogli do nich wkładać pytanie do sprawdzianu. I podczas pracy z działem, podczas pracy z lekturą, czy z jakimkolwiek innym tekstem, materiałem, uczniowie podczas tej pracy mogą sami proponować, to jest tak jakby troszkę te kryteria do sprawdzianu, kryteria sukcesu układali i wówczas takie pytania, sugestie lądują w koszyku. I podczas sprawdzianu możemy wylosować pytanie od uczniów, które będzie dla nich takim dodatkowym pytaniem akurat podczas indywidualnego sprawdzania już tych treści, które zostały opanowane. No i rzecz, która też dodatkowo jest wykorzystywana, to jest pudełko refleksji i skrzyneczka mistrzów. To są zadania dla uczniów chętnych, którzy skończą szybciej pracę, którzy mają możliwość jakby zmierzenia się jeszcze z dodatkowymi zadaniami, wyzwaniami, zadania dla chętnych, gdzie tutaj mogą sobie wylosować, czy będzie to wywiad z kimś, z jakimś ekspertem z dziedziny, na przykład dzisiejszej lekcji i z kimś, kto zna się na tym doskonale i trzeba mu zadać jakieś 4 pytania, czy będzie to, będą to heksy, które trzeba będzie rozpisać i rozmalować, pokazując jakby te skojarzenia do dzisiejszego tematu, do treści, do celu, do kryteriów, które były poruszane. Czy musi ktoś znaleźć drugiego mistrza i z tym drugim mistrzem porozmawiać? No myślę, że tutaj w tych pudełeczkach i w tych skrzyneczkach jest wiele pomysłów wartych do wykorzystania. Ja jedne mam w klasie, inne mam w domu. Przygotowując się do lekcji też często korzystam właśnie z tych pomysłów po to, żeby urozmaicać lekcje, właśnie stosując różne materiały. Dziękuję Ci bardzo, Olgo. Widzę, że zafascynowałaś uczestników skrzyneczką mistrzów i pudełkiem do refleksji. Ola wrzuciła Państwu linki. Jeśli ktoś ma ochotę poczytać więcej o tych narzędziach, serdecznie zapraszamy. A teraz mówiłyście o zróżnicowanych materiałach. Pora na te same materiały, ale zróżnicowane wsparcie. I wiem, że Edyto, ekspertko od zadań edukacyjnych, ty masz inaczej. Opowiedz, dlaczego masz inaczej i jak to wygląda to inaczej. No tak, ja mam trochę inaczej, to znaczy nie tak całkiem, bo ja mam trochę tak samo. Oczywiście to, o czym mówiła Monika i to, o czym mówiła Olga, to u mnie też się dzieją takie różne rzeczy, gdzie czasami mam takie zadania, ale rzeczywiście ja po już wielu latach różnych doświadczeń, po mojej pracy, staram się układać takie zadania edukacyjne moim uczniom, aby każdy z nich dostał takie samo zadanie, ale z takim moim założeniem, o którym oni nie wiedzą, że każdy może je wykonać, każdy będzie w stanie je wykonać. I ja wybrałam tutaj dla Państwa kilka takich moich po prostu przykładów, ponieważ ja poczyniłam sobie również takie założenie, że chcę jak najbardziej zejść z takich twardych sprawdzianów, które oceniają wiedzę, głównie też umiejętności. Oczywiście, że sprawdziany również oceniają umiejętności, ale jakby zobaczyłam, że moi uczniowie tracą motywację, kiedy słyszą, nawet już słyszą słowo sprawdzian. I ja staram się zamienić te sprawdziany na zadania sumujące, czy my nazywamy je zadania podsumowujące dział. Różnie to bywa z tymi zadaniami, bo niektóre te zadania są na ocenę, i niektóre nie, chociaż wydaje mi się, że w kontekście zróżnicowanej klasy to jest dobrze, jak tych ocen jest mniej, kiedy rzeczywiście dzieci nie mają takiej okazji, żeby się porównać. I rodzice również. Nie wiem, czy macie takie wy doświadczenia, że nie tylko dzieci, ale rodzice bardzo szybko wykorzystują tę ocenę nie do tego, na czym nam nauczycielom zależy, czyli do jakiegoś wskazania dziecku kierunku, jak może dalej pracować, tylko jakby no, ocena jest też takim momentem zamknięcia pewnego procesu i on dalej już się nie toczy, żebyśmy nawet my nie wiem jak chcieli. Dlatego też ja stawiam na zadania edukacyjne, na które rzeczywiście poświęcam sporo czasu i buduję je dla moich uczniów z takim założeniem najważniejszym,
że każdy to zadanie może wykonać na swoim poziomie oczywiście. Stąd takie zadania mają bardzo różną formę. Staram się, aby ta forma była taka dość atrakcyjna i to, co rzeczywiście do takiego zadania musi być, to muszą być kryteria. I one w zależności od tego, jakie to jest zadanie, mogą być albo bardzo precyzyjne, bo uczniom, którzy potrzebują takiego wsparcia, takiego poprowadzenia za rękę, te kryteria bardzo precyzyjne pomagają, ale z drugiej strony warto też dawać takie zadania, które tych precyzyjnych kryteriów mają mniej, bo takie zadanie pozwoli dziecku wykazać się i pokazać mnie i sobie, co w danym temacie go zajmuje, na ile on potrafi wyszukać informacje, na ile potrafi je przetworzyć. W takim zadaniu bardzo wyraźnie będę widziała, czy dziecko umie przeczytać na przykład z jakiegoś tekstu, nawet z podręcznika i napisać te treści swoimi słowami, czy tylko potrafi je przepisać. I to jest też dla mnie bardzo ważna informacja, ale niemniej dziecko takie zadanie wykona, czyli nie ma tak, że ktoś na przykład w pewnym momencie sobie stanie i dalej nie zrobi czegoś, bo on to zrobi, tak jak tutaj widzicie Państwo, to jest klasa ósma z historii, w której po prostu każde dziecko może wybrać sobie te wydarzenia. Dla mnie było ważne tutaj, żeby oni dokonali wyboru, czyli pierwsza rzecz to jest dokonać wyboru, uszeregować je i uzasadnić, dlaczego te akurat wybrali za najważniejsze i rzeczywiście te uzasadnienia są na bardzo różnym stopniu. Uczniowie oddają różne te prace. Takie zadanie też pozwala dzieciom zamieścić to, co lubią, czyli na przykład zamieścić rysunki albo jakieś symbole. Nie zapomnę jednego z moich uczniów, kiedy namawiałam go, żeby może to zadanie było trochę bardziej kolorowe, bo ja tak lubię, no właśnie to jest takie, że my nakładamy też nasze potrzeby i nasze projekcje na to, co robią dzieci, a chłopiec do mnie mówi, ale proszę pani, ja tak nie lubię, jak te mazaki tak piszczą. I jego prace są zupełnie niekolorowe i też myślę, że to jest ważne, żeby dzieciom na to pozwolić. Staram się nie różnicować tych zadań, ale rozdzielać je pod takim kątem różnych umiejętności. Tutaj są kolejne takie bardzo proste prace, bo to są prace naprawdę takie na jedną lekcję, które też pozwolą dzieciom po pierwsze zrobić zadanie, i po drugie wykazać się tym, co jest dla nich ważne i co ich interesuje. Tu Olga powiedziała też o tym, że my tak naprawdę pracując z klasą każdą, czyli tą zróżnicowaną też, kształcimy też motywację uczniów do działania. I takie zadania, wydaje mi się, że po pierwsze forma ich, jeśli jest ciekawa i jeśli to jest jakaś zabawa, bo dzieci mniejsze często tak to odbierają, to ten cel wychowawczy jest tutaj bardzo ważny. To, że dziecko jest zaangażowane, że ono rzeczywiście widzi ten swój efekt. No i takie zadanie pozwala mi zrobić coś, co dla mnie jest bardzo ważne, czyli się zachwycić. Zachwyt to jest coś, co jakoś tak, jak myślę o sobie, to sobie myślę, że dozowałam bardzo ten zachwyt, będąc młodą nauczycielką, a teraz chyba częściej się zachwycam i myślę, że to jest ważne dla moich dzieci, kiedy widzą, że ja się rzeczywiście zachwycam, bo zachwycam się naprawdę szczerze, bez udawania, zachwycam się poziomem ich wykonania, zadania, zaangażowaniem ich, zachwycam się tym, co ich interesuje i naprawdę takie prace, właśnie takie zadania pozwalają mi ten zachwyt pokazywać im i mówić im o tym otwarcie. Myślę sobie, że przy tych zadaniach jest jeszcze jedna ważna rzecz. To jest takie zadawanie pytań dzieciom. Masz do wykonania taką pracę. Co chcesz w niej umieścić? Wybierz, zdecyduj sam, idź swoją drogą. Próbuj różnych dróg. Zdecyduj, jak to zrobisz. Zdecyduj, czy jest Ci potrzebna czyjaś pomoc, czy jest Ci potrzebna pomoc moja, albo pomoc koleżanki, albo pomoc, nie wiem, internetu, albo pomoc mamy. I takie zadania pozwalają właśnie dzieciom pójść dalej i zobaczyć, nawet znaleźć to, co ich interesuje w takim przedmiocie, jakim jest historia. A tak na marginesie chciałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o której rozmawiałam, jak przygotowywałyśmy się do webinarium i opowiadałam o tym Monice, ponieważ bardzo pamiętam, jeśli chodzi o różnicowanie zadań, pamiętam taką historię, z którą zderzyłam się, kiedy mój syn był w szkole podstawowej i przynosił zadania z matematyki, które w ćwiczeniach były oznaczone kaktusem.
I jego zdanie od razu, pierwsze to było: mamo, ja się nie biorę za te zadania, bo to jest dla mnie za trudne. I to doświadczenie też mi pokazało, że ja chyba tak nie chcę. Znaczy, nie chciałabym, żeby moje dzieci, moi uczniowie rezygnowali z jakiegokolwiek zadania, myśląc o sobie, że to jest nie dla nich. Bo każde zadanie dziecko chce, żeby miało możliwość wykonać i mogło je wykonać na takim poziomie, na jakim samo jest w danym momencie gotowe. Bo jeśli dzisiaj nie jest gotowe, to być może za pół roku, za rok wykona to zadanie równie dobrze, jak inne dzieci wykonają je dzisiaj. Jeśli ja bym tutaj mogła coś dodać jeszcze do wypowiedzi Edyty, rzeczywiście rozmawiałyśmy przed webinarem tutaj i Edyta wspomniała o tym zadaniu z kaktusem. Oczywiście ja w moich podręcznikach nadal się pojawia takie zadanie, ale ja tutaj to zadanie troszeczkę przerabiam, bo ja daję dzieciom, zawsze mówię, że mogą mnie poprosić o wskazówkę lub podpowiedź, tak? I oni właśnie korzystają z czegoś takiego. I drodzy Państwo, tutaj jak widzicie, jedno zadanie z możliwością podpowiedzi lub udzielenia wskazówki, to właśnie może być to zadanie z kaktusem, to może być jakieś zadanie złożone, zadanie, które wymaga jakiegoś większego nakładu pracy, ale może to być też zadanie w zależności od z jaką klasą pracujemy, bo tak jak tutaj wcześniej zostało powiedziane, że te klasy są bardzo zróżnicowane i czasami mamy, nawet ucząc na tym samym poziomie, mamy takie dwie klasy, gdzie wchodzimy do jednej klasy i możemy przenosić góry, w drugiej klasie musimy stanąć i troszeczkę wolniej pracować. Dlatego tutaj, tak jak powiedziała Edyta, to zadanie z kaktusem to może być początek, czyli daje dzieciom zadanie do rozwiązania, ale zawsze daje im też taką możliwość skorzystania z podpowiedzi lub udzielenia wskazówki. I tutaj w tym zadaniu też jest dla mnie ważne to, żeby oni sami wybrali, jaką podpowiedź bądź jaką wskazówkę chcą ode mnie otrzymać. Czy to będzie na przykład koniec, czyli chcą otrzymać i chcą wiedzieć, ile to wyjdzie na końcu, tak? Czyli otrzymują ode mnie odpowiedź. Mogą też zdecydować się, że wybiorą środek. I tutaj, tak jak widzicie Państwo, ja mam w środku aż trzy takie jakby podpowiedzi. Mogę dać dzieciom podpowiedź, że tą pierwszą, 44 gramy, że to jest 40% i oni potem już pójdą dalej, ale mogę dać im też tą ostatnią, czyli 110 gram, że to jest 100%. I tutaj oni mogą, ta wskazówka też jest dla nich, tak? Mogą poprosić o jedną wskazówkę, jeśli będzie za mało, mogą poprosić o kolejną. I to są właśnie te zadania z kaktusem. Ja zawsze mówię, że zadanie z kaktusem to jest tylko taka forma graficzna, która zachęca wszystkich do rozwiązania zadania i zaraz się przekonacie, jak to łatwo można rozwiązać. I właśnie przerabiamy to zadanie na taką postać, żeby każde dziecko w swoim tempie i w swoich możliwościach oraz w tym poczuciu, bo czasami jest tak, że mamy jakieś gorsze samopoczucie, dzisiaj nam nie idzie, żeby mogło osiągnąć sukces, mogło osiągnąć cel. Te podpowiedzi oczywiście to nie są tylko działania i to nie są tylko odpowiedzi, to może być rysunek, to może być, mogę ich poprosić i mogę dać ja im rysunek, podpowiedzieć im jak wykonać albo poprosić ich o wykonanie rysunku do zadania. Może to być jakaś krótka informacja, jakieś skojarzenie, bo ja bardzo często też pracuję na lekcji ze skojarzeniami i dlatego czasami rzucę im jedno hasło, tylko oni już dalej wiedzą, w jakim kierunku mają zmierzać. Mogą to być jakieś informacje albo takie krótkie informacje, gdzie są luki, żeby oni też nie dostawali całkowicie rozwiązanego zadania, czyli dostają na przykład własności kwadratu, ale te własności są, tam brakuje, są jakieś luki. Ja tutaj też jeszcze do tego zadania, już troszeczkę odchodzę do tego zadania z podpowiedzią i ze wskazówką, a nawiązując do tego, co powiedziała przed chwilą Edyta, o labbookach. To jest też bardzo fajna forma pracy na matematyce i naprawdę bardzo świetnie, jeśli chodzi o podsumowanie jakiegoś działu, jakiejś własności figur. Też bardzo często wykorzystuję w swojej pracy labbooki, bo jest to fajne i też mnie to zachwyca, Edyto. Też chciałam powiedzieć, że to jest coś takiego, co wywołuje u mnie zachwyt, jak dzieci przynoszą labbooki dotyczące różnych ułamków, zwykłych, dziesiętnych, figur geometrycznych.
Czasami są tak wspaniałe te prace, że nawet by mi nie przyszło do głowy, żeby coś takiego wykonać. Także to jest naprawdę coś, co zachwyca nas jeszcze. Pada tu pytanie na czacie, jak znaleźć czas na różnicowanie tych materiałów. Właśnie dlatego pokazujemy Państwu, że można pracować na tych samych materiałach, bo zdajemy sobie sprawę, że ten czas jest olbrzymim ograniczeniem i wszyscy mamy za mało czasu, chcielibyśmy mieć go więcej i więcej przede wszystkim dla siebie. Stąd właśnie na początku Olga mówiła o tej strefie wpływu i myślę, że w tej strefie wpływu też powinien być dobrostan nasz, wasz nauczycielski. Przechodzimy w takim razie do trzeciego sposobu pracy ze zróżnicowaną klasą, czyli do uczenia się we współpracy. Temat jeszcze szerszy niż zaproponowane wcześniej, ale mam nadzieję, że uda nam się pokazać tą perspektywę i ja Państwu również podrzucę na czacie link do webinarium, gdzie temat uczenia się we współpracy jest szeroko rozwinięty. Olgo, zapraszam Cię serdecznie. Dziękuję, Kasiu. I też może tu odwołam się jeszcze do tego pytania pani Haliny. Rzeczywiście, skąd brać na to czas? Szanowni Państwo, dajemy propozycje, a jedną z tych propozycji, która ogranicza nasz czas, w zasadzie wiemy, że nie jest gumy i go nie rozciągniemy i też potrzebujemy czasu na odpoczynek, jest właśnie wykorzystanie współpracy w pracy naszych uczniów w klasach. Ja uważam, że w ogóle lepiej się myśli wspólnie niż samotnie, a wymiana myśli, tego uczenia się od siebie poszerza horyzonty, daje poczucie bezpieczeństwa, a dzięki temu uczniowie chętniej podejmują ryzyko, konfrontują się dzięki temu z różnymi zadaniami, z trudnościami, ale cieszą się też z sukcesów, bo to różnicowanie pozwala nie tylko na pokonywanie trudności i ta współpraca, ale na to, żeby uczniowie mogli wspólnie cieszyć się sukcesami, komplementować się wzajemnie, budować tę kulturę współpracy. I mnie bliskie jest takie działanie, które już od kilku lat stosuję w moich klasach. Ja co tydzień łączę moich uczniów w pary na godzinę. W godzinach wychowawczych mam aplikację, która pozwala mi też na łączenie, ale to dzięki temu to jest też i szybkie. Uczniowie moi łączą się w pary, ale samo potem posadzenie ich w te ławki jeszcze nie powoduje tej współpracy i uczenia się od siebie, tylko działania i czynności, aktywności, które proponujemy naszym uczniom, one dopiero dają ten efekt dobrej współpracy. I myśląc o tej współpracy, o tym, żeby każdy był ekspertem, żeby każdy uczeń przez chwilę, również ten, który ma większe trudności, mniejsze umiejętności, mówiąc tak potocznie, jest uczniem troszkę słabszym, żeby miał to poczucie sukcesu, to jest właśnie metoda grup eksperckich, Jigsaw, o których chciałabym teraz Państwu powiedzieć. Pracujemy tą metodą w sytuacji, kiedy mamy materiał, a jest możliwość podzielenia go na jakieś mniejsze, spójne elementy. Wówczas właśnie chociażby te podrozdziały w naszym podręczniku, czy akapity w tekście źródłowym, to już jest zależne od naszego przedmiotu i od naszych pomysłów, od tego materiału, z którym będziemy pracować. Wystarczy wówczas, że podzielimy uczniów na przykład na 5 grup, każdej grupie damy tekst do opracowania, do przeanalizowania, omówienia. Poprosimy ich o to, by ustalili najistotniejsze treści, które będą chcieli za chwilę przekazać innym grupom, bo będą musieli stać się ekspertami i nauczyć innych tego, co sami się przed chwilą nauczyli. O wiele łatwiej pracuje się w grupie, nawet tym uczniom właśnie z trudnością, ponieważ mogą na początku tylko się przysłuchiwać, notować, zastanawiać się, o czym powiedzieć, jakie te treści, informacje przekazać. I kiedy grupy są gotowe, proponujemy, aby doszło do takiej wymiany, często mówimy takiej nowej układanki, tych ludzkich puzli tutaj, które będą. Chodzi o to, by powstały nowe grupy, ale w każdej grupie, to jest jeden warunek, musi znaleźć się ten ekspert z innej grupy. Dzięki temu powstaje grupa złożona z eksperta numer jeden, z grupy numer 1, 2, 3, 4 i 5 i każdy przychodzi z jakimś zasobem, każdy przychodzi już z jakimś
materiałem opracowanym, chociażby z tym podrozdziałem właśnie z podręcznika. To jest doskonała metoda i bardzo szybka na powtórzenie treści i na wzajemne uczenie się. I w tych nowych grupach uczniowie dzielą się tą wiedzą. Robią notatki, możemy mieć przygotowane karty pracy, ale mogą to być notatki, które będą tworzyli w zeszycie w formie map myśli, schematów, wszelkich tych spersonalizowanych notatek, jak najmniej linearnie zapisywanych, a jak najbardziej atrakcyjnych dla nich, chociażby to, co też już mówiły tutaj koleżanki moje, w kolorze, w zapisie, w formie. I na koniec prosimy, aby uczniowie po takim eksperymencie tutaj w uczeniu powrócili do swoich grup, tych pierwszych i pierwotnych, i skonfrontowali już tą zdobytą wiedzę, by uzupełnili treści, by sobie jeszcze coś dopowiedzieli. I dzięki takiej metodzie każdy uczeń ma poczucie sukcesu, a wszyscy rozwijają się dzięki tym kontaktom, które wzajemnie wypracowują. Uważam, że to jest jedna z lepszych metod na to, jest to jedna z lepszych metod, ponieważ uczenie innych jest też uczeniem dla samego siebie. Uczeń jest tak naprawdę w podwójnej roli, w roli uczącego i uczonego. I zachęcam do wypróbowania tej metody, która rzeczywiście ograniczy nam ten czas i przygotowanie, a da poczucie sprawczości naszym uczniom. Dziękuję Ci, Olgo. Tu wypłynęła matematyka. Wiem, że Moniko, Ty też we współpracy uczą się Twoi uczniowie. Tak, ja tutaj to nawiążę do tego, co powiedziała przed chwilą Olga, tak, że ta współpraca jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ w swojej pracy właśnie bardzo często wykorzystuję, na każdej lekcji praktycznie mam pracę w parach, a bardzo często też pracujemy w grupach. Co daje mi ta współpraca? Dlaczego jest ona taka ważna na lekcji matematyki? Dlatego, że tak jak tutaj już powiedziały moje koleżanki, daje poczucie bezpieczeństwa dzieciom, tak? Że one nie są skazane tylko na siebie, a we współpracy pracuje się, w grupie pracuje się lepiej, w parach pracuje się lepiej, bezpieczniej, tak? Bo zawsze ktoś coś będzie wiedział, jak oni to mówią, że zawsze ktoś mi pomoże, ktoś mnie będzie wspierał. Ja tutaj też myśląc o współpracy i pracy w grupach, myślę o tym, że uczniowie uczą się od siebie nawzajem, to co przed chwileczką powiedziałam, że dzielą się swoimi doświadczeniami, następuje ta wymiana poglądów. Jak potocznie mówimy, co dwie głowy, to nie jedna, czyli zawsze wpadną na jakieś, szybciej dochodzą do rozwiązania problemu, szybciej przyswajają sobie nowy materiał, nową wiedzę i oni przez to, że eksperymentują, doświadczają, na dłużej zapamiętują to, czego nauczyli się, czegoś nowego, tak? Dzięki temu sami dochodzą do sumy kątów w trójkącie, ile wynosi suma kątów w trójkącie, sami poznają definicję nierówności trójkąta, tak? Z ilu boków i dlaczego nie można zbudować tego trójkąta. Tutaj przez pracę w grupach mamy współpracę, uczenie się od siebie nawzajem, daje im przestrzeń do uczenia się, ale także też przenoszę odpowiedzialność na uczniów, tak, za ten proces edukacyjny. Tutaj też dzięki tej współpracy, dzięki tym doświadczeniom zajęcia są bardziej atrakcyjne i bardziej uczniowie wchodzą, angażują się i chętnie podejmują wyzwania, jeśli chodzi o tą współpracę, doświadczanie i zdobywanie nowej wiedzy. Przeskoczyłam jeden slajd. Kolejnym takim narzędziem, które wykorzystuję też w swojej pracy, to są narzędzia myślenia krytycznego. I tutaj jest jedno z tych narzędzi, nazywa się ono reguła wniosek i daje ono przestrzeń, tak jak już wcześniej powiedziałam, przestrzeń do uczenia się. Uczniowie stają się autorem własnego procesu uczenia się, ale też, jak my tu zawsze mówimy przy tych zadaniach, są odkrywcami i odkrywają reguły i odkrywają algorytmy matematyczne. Zadanie polega na tym, że dzieci mają, ja im daję przykłady, rozwiązane przykłady, oni mają odgadnąć ten, zapisać wniosek, czyli dojść samodzielnie do reguły, do algorytmu, w jaki sposób wykonać dany algorytm. I tutaj ta współpraca jest niezmiernie ważna. Wchodzimy w właśnie to, że uczniowie uczą się od siebie nawzajem, udzielają sobie wskazówek, dochodzą do rozwiązania problemu, ale co jest też dla mnie tutaj bardzo ważne, to, że uczniowie uczą się argumentować i samodzielnie dochodzą do tej wiedzy, tak? Czyli zapamiętują
szybciej, łatwiej. Oczywiście my później te algorytmy i te wszystkie zasady omawiamy, czytamy i ja podaję im też definicję, ale chodzi o to, że samodzielnie próbują dojść, oni mają taką sprawczość, poczucie tego, że są odkrywcami matematyki i osiągają swój cel i też mój cel, bo mi chodzi o to, żeby oni zapamiętali regułę, algorytm. I tutaj, jeśli zrobią to samodzielnie, na pewno zostaje to w pamięci. Ja tutaj nawiązując, może nie widać za bardzo na tych zdjęciach, ale tutaj jest praca dziewczynki z Ukrainy, czyli ona tutaj napisała wniosek swój w języku ukraińskim. I to jest też fajne, że dzieci mogą zapisywać, to są ich wnioski, to nie musi być definicja, to, tylko to jest ich spostrzeżenie, ich wniosek, który daje im takie poczucie, że osiągnęli swój cel, zostali odkrywcami i bardzo chętnie angażują się i wykorzystują tego typu narzędzia do pracy. Potem już nawet samodzielnie czasami pytają, czy mogą zrobić to właśnie takim narzędziem. Dziękuję Ci, Moniko. Ostatni aspekt, sposób pracy, podejście do zróżnicowanej klasy to praca z informacją zwrotną. Proszę Państwa, zaczynaliśmy dzisiejsze webinarium diagnozą i właśnie informacją zwrotną i w tą stronę na zakończenie też pójdziemy. Praca z informacją zwrotną. Olgo, wiem, że u Ciebie dzienniczki uczenia się. Tak, rzeczywiście. Tak jak mówiliśmy już tutaj o tej diagnozie, która powinna być stała, ciągła, systematyczna, na bieżąco, to uważam, że również takie monitorowanie procesu swojej nauki przez uczniów jest bardzo ważne. Ta autorefleksja przy podsumowaniu lekcji, przy podsumowaniu cyklu lekcji, czy jakichś większych materiałów działań edukacyjnych jest niezmiernie ważna. W ogóle refleksja uczniowska to taki potężny motor w uczeniu się. To ona wpływa na głębsze myślenie, na to, by spojrzeć na siebie, swój proces z takiego metapoziomu, by dzięki błędom, tak, nie przez, ale dzięki, celowo użyłam tego sformułowania, dzięki błędom, które uczniowie popełniają, by przeanalizować je i wysnuć wnioski, które pozwolą uniknąć ich przyszłości. Więc ta praca z błędem w dzienniczku uczenia jest bardzo ważna. Ten dzienniczek uczenia na moich lekcjach to nie jest osobny dzienniczek, osobny zeszyt, chociaż początkowo chciałam taki wprowadzić, który pokazałby jakby to podsumowanie i to monitorowanie procesu takie stałe. Ale potem uznałam, że on musi być jednak odniesiony do tych treści, których my się przecież uczymy na bieżąco. Więc ten dzienniczek stał się tak naprawdę podsumowaniem lekcji z wykorzystaniem różnych tabel, formuł, czy po prostu pytań, zdań na dokończenie, tak jak Państwo widzicie, ale ważne było dla mnie to, by odnieść się do błędu, by docenić błąd i jego ten walor edukacyjny, by nie bać się błędów, bo one przecież są naturalne w procesie rozwoju, w ogóle każdemu z nas na co dzień towarzyszą. Jeżeli oswoimy te błędy i uczniów naszych z ich błędami, to naprawdę będzie to już jeden wielki krok ku temu sukcesowi, na którym nam przecież tak wszystkim bardzo zależy. Więc ważne jest, by uczeń samodzielnie rozpoznał swoją pomyłkę, te wszystkie niedoskonałości, które się pojawiły, jak mógłby coś zrobić inaczej, jak mógłby coś zrobić może lepiej, ale na pewno inaczej, by wskazał też te działania, które mogą wyeliminować w przyszłości błąd. I tutaj temu też służy ta technika pytań, czego się nauczyłem, czyli na dzisiejszej lekcji chociażby, jak się tego nauczyłem, jakie błędy popełniłem, których nie chcę popełnić ponownie i jak mogę przestać popełniać te błędy. To jest takie narzędzie, które też służy autokorekcie, by zaplanować właściwie swój dalszy proces i brać odpowiedzialność właśnie za swoje działania i aktywności edukacyjne. Ta technika pytań nie musi się tylko oczywiście opierać i skupiać na takich pytaniach, bo możemy zadawać pytania, jak doszedłem do tego rozwiązania, czego chciałbym się jeszcze dowiedzieć i dlaczego chciałbym się dowiedzieć jeszcze czegoś po zakończeniu tej lekcji czy zakończeniu omawianych treści. Co mi się dzisiaj udało, w czym byłem dobry? Też ważne, aby uczeń zauważał to, co było dzisiaj jego mocną stroną.
a może od czego zacząłbym jutrzejszą lekcję, czyli przeanalizowanie tego, co już wiem, co umiem, ale co jeszcze wymagałoby powtórzenia, może jeszcze wymagałoby powrócenia po takim ułożeniu sobie tych treści w głowie, byśmy od tego rozpoczęli kolejną lekcję. Czy pytanie, które uczniowie często nam stawiają, ale po co mi to? To może zadajmy to pytanie im. Jak mogę wykorzystać to, czego się dzisiaj nauczyłem? Niech sami spróbują odpowiedzieć sobie na to pytanie. I inną techniką, którą jeszcze tutaj, jeżeli są te pytania właśnie, to staramy się je zapisywać i odpowiedzi na nie również, ale inną techniką, która pomaga w tym dzienniczku uczenia się, to jest technika gwiazdy. Proszę moich uczniów, aby na koniec lekcji przejrzeli swoje notatki i zaznaczyli gwiazdami te elementy, te treści, które uważają, że są ważne. Są istotne i muszą je umieć, powinni je umieć lub mogą. Chodzi o to, by uczeń sam dokonał tego wyboru. Później proszę moich uczniów, aby przez chwilę porozmawiali w parach, czy ich gwiazdy są podobne, czy może zwrócili na inne rzeczy uwagę, aby ze sobą przedyskutowali i wybrali te trzy treści lub więcej, oczywiście to też jest ich wybór, które uznają, że dla obu osób będą istotne, dla uczennicy i dla ucznia. I mogą oczywiście też sobie tutaj zapisać to w formie takiej tabeli, to co muszę, to co powinienem, to co mogę, ale to są te wybory, które dajemy. Mogą też zastanowić się, czego dzisiaj się dowiedziałem, ale też gdzie znalazłem te informacje lub gdzie mogę jeszcze znaleźć informacje, by poszerzyć te treści i wiadomości. Taki dzienniczek właśnie buduje tą autorefleksję, która jest bardzo ważna w całym procesie. Wiem, że Edyto, ty stosujesz coś podobnego i nazywasz to wyjściówkami. Ja pamiętam wejściówki, to takie z czasów akademickich, a u ciebie są wyjściówki. Tak, są wyjściówki, one są rzeczywiście dość podobne do tego, o czym mówiła Ola. Być może u mnie częściej dotyczą procesu niż samej wiedzy. Bo tak jak mówiłam, rzeczywiście staram się na to kłaść nacisk, ucząc historii, żeby ten sposób uczenia historii, którym mnie uczono, czyli zakuć, wiecie Państwo, zdać i zapomnieć, poszedł trochę do lamusa, a bardziej, żeby zrozumieć. Ale chciałabym też tutaj powiedzieć o takiej rzeczy, która być może jest nowością i którą ja robię, to jest taka samoocena grupowa, ponieważ ja dużo też pracuję w grupach, tak jak tutaj dziewczyny, I zawsze mnie to bolało, to o czym tutaj Państwo piszecie na czacie, że są osoby w grupie, które ja wiem, że pracują mniej albo w ogóle nie pracują, albo wręcz przeszkadzają grupie. I jak teraz do tego podejść, żeby z jednej strony dzieci czuły się ocenione przez siebie, docenione, żeby ich praca gdzieś, że jest zauważona, no i żeby też nie wywoływało to frustracji, że ktoś się napracował, a ktoś inny właściwie spił tylko śmietankę z tego, co działo się w grupie. Więc ja rzeczywiście daję taką samoocenę grupową, ale to niestety zabiera czas. Czyli trzeba dać grupie czas, żeby oni mogli nad takimi pytaniami, które w takiej tabelce, nie pokazałam tego tutaj Państwu, bo w sumie dopiero mi to wpadło do głowy o tym, ale chcę o tym powiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest ważne, bo często spotykam się z takimi pytaniami od nauczycieli, którzy mówią, ale co z tym zrobić? Tak jak tutaj Państwo zadajecie pytania, co z tym zrobić, jeśli ktoś nie pracuje? Jak to powiedzieć, jak to zasygnalizować? Ja to zostawiam uczniom i pozwalam im porozmawiać ze sobą i pozwalam im szczerze powiedzieć, że moim zdaniem tu zrobiłeś to, ale też zrobiłeś tutaj tylko jedną rzecz w tym plakacie. Na przykład daję im cenki i mówię, niech każdy ma swój kolor cenki i zaznaczy na plakacie te treści, które sam wprowadził do tego plakatu, to co sam zrobił. I pozwalam im mieć na ten temat refleksję, ale tu jest bardzo ważna rzecz, o której myślę, że my tu wszyscy wiemy, ale chciałabym to jeszcze raz powiedzieć, że wtedy jakby unikajmy ocen, naprawdę. Przejdźmy na taką prawdziwą informację zwrotną, nie stawiajmy stopni, bo to wtedy bardzo utrudnia nam jakby wyrównanie tego poziomu w klasach czy w grupach. Bardzo jest to dla mnie ważne. Ja też lubię takie wyjściówki, które są takie, co było nudne na tej lekcji, albo co w ogóle było na nic, co wyrzucić z tej lekcji. Lubię takie rzeczy, które trochę inspirują moich uczniów, żeby się właśnie z czymś nie zgodzili, żeby mieli własne zdanie, żeby mogli trochę się zaangażować, bo
bo jak ich pytam, czego się nauczyłeś, to najczęściej powtarzają to, co tam gdzieś w kryteriach znaleźli, ale jak ich zapytam, co było nudne, to szukają, żeby mi powiedzieć, a dla mnie to też jest cenna informacja, że być może na tych moich lekcjach jest coś, co jest za nudne. I jeszcze tylko tak króciutko chciałabym powiedzieć jednym zdaniem o tym, że spotykam się często z takimi pytaniami nauczycieli, którzy mówią, ale uczniowie nie mają adekwatnej samooceny. No i sobie zadaję wtedy pytanie, cóż to takiego jest? Bo samoocena ma to do siebie, że jest samooceną. I nawet jeżeli dziecko uważa, że umie więcej niż myślimy my i wiemy, że umie, to myślę, że należy go z tą samooceną zostawić, zamiast pozwolić mu ją mieć i wyrażać. I chyba to będzie takim dla mnie najważniejszą rzeczą. Edyto, ja jeszcze rozmawiałam z Tobą o informacji zwrotnej w kontekście uczniów tych wyjątkowo zdolnych. I chciałybyśmy Państwa też z tym zostawić na zakończenie, że właśnie informacja zwrotna może być tą siłą napędową tych wyjątkowo zdolnych i zaangażowanych uczniów, że oni tego potrzebują tak samo mocno, jak uczniowie, którzy mają problemy i jeszcze muszą nad czymś popracować, żeby mieli świadomość, gdzie są w swoim procesie uczenia się. Patrzę na zegarek i widzę ten czas i wiem, że zostawimy Państwa z pytaniem, kogo zaprosić do współpracy. Przygotowując dla Państwa to webinarium, rozmawiałyśmy również o tym, że przecież nauczyciel, nauczycielka w szkole nie jest sam. Oczywiście jest tam bardzo dużo uczniów i uczennic i to oni tworzą te zróżnicowane klasy pod względem wiedzy i umiejętności i warto do tej współpracy zapraszać. Mamy całą listę osób czy grup, do których warto zapraszać do współpracy. Pedagog specjalny, osoby, których jest coraz więcej w polskich szkołach i jeszcze będzie ich więcej. Zespół nauczycieli, który pracuje z daną klasą. Wiem, że u Moniki to jest zespół NUK, bardzo mi się ta nazwa podobała. Nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej, bo wiem, że Państwo tutaj dzisiaj mówili o tym, że pracują w oddziałach integracyjnych. Wychowawca to na pewno osoba, którą warto zaprosić do współpracy. Może w Państwa szkole jest jakiś specjalny zespół, na przykład zespół, który pracuje z uczniami wyjątkowo zdolnymi, albo zespół, który pracuje z uczniami cudzoziemskimi. I rodzice. Rodzice wymienili tutaj na końcu, myślę, że bardzo istotni w tej współpracy. Ja Państwa bardzo zachęcam do tej refleksji. To może być ta informacja zwrotna po naszym dzisiejszym webinarium. Zadam w takim razie je na czacie i pozwolę dziewczynom jeszcze po jednym zdaniu na podsumowanie powiedzieć, kogo Państwo zapraszają do współpracy, pracując, kiedy czujemy wszyscy, że pracujemy ze zróżnicowanymi klasami, kogo Państwo zapraszają do współpracy? Proszę się podzielić na czacie na zakończenie, kiedy Państwo już pobierają to doświadczenie i rejestrują się w naszym nowym, przyjaznym systemie. A dziewczyny, Was zapraszam do jednym zdaniem, kogo Wy zapraszacie do współpracy? Ja zdecydowanie wychowawców. Kocham wychowawców, sama jestem wychowawczynią i wiem, że ich wiedza jest nieoceniona i zawsze można na nich liczyć. Ja zapraszam tak naprawdę wszystkich nauczycieli, ponieważ pamiętam, jak w Szkole dla Innowatora rozmawialiśmy o liniach rozwoju i moje spojrzenie jako nauczyciela przedmiotu było inne niż innych po prostu nauczycieli uczących zupełnie innych przedmiotów, a chodziło nam o te umiejętności, kompetencje miękkie, bo nie tylko wiedza jest tutaj istotą, co też już dzisiaj podkreślamy, i umiejętności, ale postawa naszych uczniów, więc warto popatrzeć na ucznia z różnych perspektyw. Ja zapraszam też właśnie nauczycieli, którzy pracują z daną klasą, czyli ten nasz zespół NUK, który pozwala w takim większym gronie spojrzeć na klasę całkiem z innej perspektywy. Każdy z nas ma inne doświadczenia na lekcji, z czymś innym przychodzi i czymś innym może się podzielić. I oczywiście osobą, która spaja to wszystko i scala, jest wychowawca, więc tak jak najbardziej też tutaj się schylam ku wychowawcy, ale zespół nauczycieli pracujących z daną klasą jest dla mnie bardzo ważny. Dziękuję Wam bardzo. Tu Pani Janna pisze, że zapraszane są również NGOsy. Ja się czuję w takim razie zaproszona jako odporna szkoła do wspierania Państwa w pracy ze zróżnicowaną klasą. To ten moment, kiedy jest koniec. Zapraszam Państwa na ostatnią polecajkę dzisiaj.
większość naszych programów, rekrutacja się w nich zakończyła, kończymy te przygotowania do nowego roku szkolnego. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany tematem równości płci, a może to jest temat, który w jego klasie, w jego szkole jest ważny, bo pojawiły się jakieś problemy na tle równości płci, zapraszam Państwa serdecznie do tego programu. Ola wrzuci Państwu jeszcze link na czacie. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, w linku są wszystkie informacje, proszę sobie poczytać o takim kursie. Jest to darmowy kurs online, więc nie trzeba wychodzić z domu, można skorzystać, a może jest to temat dla Państwa na najbliższe tygodnie, żeby z nami pozostać i być w kontakcie. Ola wrzuciła Państwu również PDF, jak pobrać zaświadczenie. Jeśli będzie problem, jak zawsze prosimy o pisanie do nas w tej sprawie, odpowiadamy na wszystkie trudności. System jest bardzo przyjazny, Szanowni Państwo, pod warunkiem, że ma się w nim konto, to wtedy już jest rzeczywiście bardzo przyjazny. Odporna Szkoła powróci. Może nie jak James Bond, ale na pewno jako wsparcie nasze, czyli Centrum Edukacji Obywatelskiej dla Państwa. Wracamy 16 listopada, więc za trochę ponad miesiąc, jak zawsze w środę o 19. Serdecznie zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, do zapisania się na newsletter, żeby Państwo wiedzieli, kiedy przyjść i się z nami spotkać. Na pewno będzie interesująco i emocjonująco, bo będziemy rozmawiać o motywacji. To słowo też padało w różnych kontekstach, ale będziemy rozmawiać o motywacji i budowaniu postawy wytrwałości uczniów i uczennic. Dziękuję bardzo, Olgo, Edyto, Moniko, że byłyście dzisiaj z nami. Odrobinę po czasie, ale myślę, że będzie nam to wybaczone. Dziękuję Wam bardzo. Dobranoc Państwu. Dobranoc. Dobranoc, dziękujemy. Dziękuję.